Hej moi drodzy, jak widzicie jestem już w Gaming House, zresztą od jakiegoś czasu jestem w Gaming House, więc na pewno jest jakiś spam. Ta gierka będzie to gierka Xin Zhao, w której mówiłem o tym, jak healować, a raczej jak mieć więcej golda drużynowego, a nie tylko, żeby jedna osoba miała killa. Poza tym również broniłem dżunglerów w związku z tym, że często dżunglerzy są flamowani, mimo że to nie powinno tak być, bo to z tego, że ktoś was gankuje na topie, to nie zawsze jest wina waszego dżunglera. Chciałem też wspomnieć o tym, że za tydzień startujemy już LCS i za tydzień będziecie mogli mnie zobaczyć na scenie profesjonalnej, jak oram bobów albo jestem orany, jeszcze zobaczymy. Poza tym zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapek w górę i do zobaczenia. Lesie dżungla obecnie jest rolą z najmniejszym impactem na grę. Myślę, że mamy więcej impactu niż top lane. I teoretycznie niż support. Ale nie zaliczam supporta do osobnej roli. Support to zazwyczaj jest duo AD carry plus support. I to duo AD carry plus support ma większy wpływ na grę niż dżungla. Ale jeżeli oddzielimy, tak przedzielimy to, będzie tylko support albo tylko dżungla, to powiedziałbym, że tylko support ma mniejszy wpływ na grę niż tylko dżungla. No ale ich generalnie duo bot się liczy. Ja nie wiem, gdzie jest Natalia, ale chyba na supporcie, tak? Ta gra jest chyba dość prosta. Takie wrażenie, że ta gra nie będzie za trudna. A Prezydent tak jest lepszy, jeżeli chcesz wygrać 2 na 2, 1 na 1 i tak dalej, bo daje ci damage, a oczywiście to drugie przydaje ci się, że i gonisz, uciekasz. Wydaje mi się, że w tej grze na Kamil no nie będzie mi aż tak uciekać, tylko no, żeby mieć pewność, że nie wygram. Nie wiem co to za ikonka jest real, ale superowo wygląda. Aha, bo tam jest kamera i tak dalej. No to kurde, macie lipę, słuchajcie no. Ale była naprawdę fajna, nigdy takiej nie widziałem. Wydaje mi się, że to jest chyba nowa ikonka. Wydaje mi się, że to jest ikonka challengeru, wiecie? To symbolizuje, że jesteś challengerem. Nie, no, nigdy w swoim życiu nie użyjcie. Nie martwcie się, nigdy jej nie użycie w swoim. Nie. Dobra, pokażę wam. Taki widzicie, takie ostrze, jakby sztylet. Teraz mapy. Ja tutaj nie zestylowałem niczego. Ja tylko wziąłem to, co było moje. Tyle. Więcej golda dla drużyny. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więcej golda dla drużyny. Pomyślcie sobie, co by się stało w tej grze, gdyby tylko jedna osoba zgarnęła tego fraga. Gdyby tylko Talia zgarnęła tego fraga. To była tragedia na naszej drużynie. Zero golda, moi drodzy, zero golda byśmy mieli. A tak, jak ja zgadłem tego fraga, to wydaje mi się, że mamy szansę wygrać. Bo w tym momencie dostaliśmy aż 450 golda na drużynę, a nie tylko 300. 300 golda, co kupisz za 300 golda? Buty kupisz. Ale jakie buty? Jakieś pamperki. A jak wydać 450, to już masz jakieś takie buwie, że normalnie mucha nie siada. Także musicie to zrozumieć, że to się opłacało. Tutaj nie było żadnego kill steala, tutaj był tak zwany gank. Na gankach, niezależnie od tego, kto weźmie killa, ten bierze killa. Bo tam liczy się to, żeby kill był. Był rzeczywiście. Dziękuję bardzo. To jest interesujące. Wydaje mi się, że mój Lucian zginie. Mój Lucian zabija. A nie, no tak serio, no to wiecie, tego Ezreala zabiliśmy dzięki mnie, no. A co do, a wracając do tego killa na Kamil, to po prostu... Okej, okay, jeżeli w tamtym miejscu i nie zabiłbym tej Kamili i nie dostałem tego double buffa, to generalnie moja Talia wygrywałaby jeszcze mocniej, tak? No i nie mam nic przeciwko takiemu czemuś, ale jeżeli zabrałem tego killa, ja jestem do przodu, to teraz i Laz wygrywa, i midlane wygrywa, a i tak mój midlane wygrywa, no to czemu nie miałem dobrego tego killa? Czasami nie jest. Ja próbuję z nią walczyć, bo ona chyba nie wie, że ja mam lecę. Yeah.
To oczywiście było wszystko po to, żeby popić na killa. Mogłem Arkę kliknąć. Ale wiecie co, jak się czułem, jak walczyłem z tą Kamil? Jakby takich dwóch nieudaczników próbował się zabić i żaden z nich nie wiedział, co się dzieje. Ale to już jest przesada, ta Poppy generalnie. Ona próbuje walczyć z Jaxem, zamiast grać pasywnie. A chyba nie wygrywa, no bo w sumie to już jest trzeci daddy. Jeżeli chcemy walczyć, to najprościej jest zacząć smoka, bo wtedy zazwyczaj ludzie schodzą tak czy tak. A przecież widzicie? Wy widzicie, dlaczego ta karma tu zeszła? Bo robiliśmy smoka. Patrzcie to. Nikt by nie mógł zasytuować tego creepa. A w sumie przez co? Straciliśmy drugiego. Ty, ale taki smoczek wleciał, bluba wleciał, krab wleciał. No kurde, obłowiłem się, muszę powiedzieć. Przez tę ostatnią minutę gry to normalnie stałem się tyle golda, że... Ninja Tabi niedługo będę robić. Pomimo, że oni mają trochę AP damage'u, to mam ten asset, więc... Widzicie? Bardzo ciężka linia teraz to jest dla niej. Ja szczerze wątpię, że oni dajby dali. Widzicie, jak ona dajbowała i ona była zabijana, to ten Swain zamiast jej pomóc, to zajął się pisaniem NAH! Bad. NAH! Bad report. Zazdroszczę trochę Wadidowi. Zamówi pizzę i zje ją z apetytem, a ja kurde staram się normalne jedzenie jeść, nie jest zdrowe. Ten skin jest przeluj. Przeluj jest ten skin. Taka prawda, moi drodzy. Nie wiem, ilu z was z leśnikami. Bo wiecie, jeżeli jesteście linerem, to się nie przyznacie do tego. Jeżeli jesteście linerem, to co, ja flejmuję las? Nie. Ja lasu nie flejmuję. Ja mówię prawdę, bo ten leśnik przeciwnika to mnie 3 razy skankował, bo puszowałem pod turret. Nie przejmowałem się tym, gdzie jest. Ale mój jungler to nic nie zrobił, bo w sumie to nie mógł nic zrobić, bo ja cały czas stałem pod przeciwnika turetem. No i w sumie nie wiem dokładnie, co ja bym chciał od mojego leśnika, co żeby on w tej grze zrobił. I mu nie powiem. A zamiast mu powiedzieć, to powiem, że zdrochałem mu matkę. Tak często jest, no. Także moi drodzy leśnicy, nie przejmujcie się, jestem waszym głosem, mogę wam pomóc. Chcę was bronić przed tymi liniami. Bo sam takiego molestowania doznałem, jak byłem jeszcze młodym, niedoświadczonym leśnikiem. Jungler nie musi być słaby, tylko po prostu w niektórych sytuacjach, kiedy twój las nie może nic zrobić, bo ty grasz źle jako linia. I obwiniasz za to las tylko dlatego, że przeciwny las skankował cię w sytuacji, w której on powinien cię skankować. W związku z tym, że cały czas puszujesz. Ciężko jest mi zrozumieć, dlaczego obwiniasz junglera. Zazwyczaj nie jest to podparte argumentami. Zazwyczaj w LoLu nie ma czegoś takiego jak argumentu, jak kogoś flamujesz, tylko po prostu kogoś flamujesz. Zresztą podobne sytuacje są w innych grach, zakładam, bo nie gram w inne gry, aż tak. W każdym razie... Nie mogę się już doczekać, aż pojadę sobie do Los Angeles. Poppy fajnie czasami właśnie w takich teamfightach pomaga. W tych sytuacjach. No tutaj ciężko jest walczyć, bo Talii nawet nie. Dostałem eksplozję. Moim zdaniem RK Poppy teraz działa dużo lepiej niż wcześniej. Patrzcie, widzicie? Wszyscy mają staki i Brauma. O, niestety już Swainik nie ma, więc nie zginie ten Swainik opcji. Chociaż w sumie nie ma Flesza. No nie wiem, czy jest taki dobry ten Lucian teraz. No dobra, zabił teraz 2 osoby, ale pamiętajcie, jutro lecę do New York i nie cieszę się tym. Nie wiem, czym się w USA podniecać. Hamburgerami, lol. Maciuś, skąd jesteś? Gdzie ty mieszkasz normalnie? W Polsce czy w Wielkiej Brytanii? Bo dużo moich subów jest w Wielkiej Brytanii. Znaczy dużo, może jeden co najmniej. Co najmniej jednego mam suba w Wielkiej Brytanii.